Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jolanta Fujawa, jestem pracownikiem działu imprez na Stadionie Śląskim w Chorzowie, dodatkowo też instruktorem Nordic Walking. Chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować, jak prawidłowo dobrać kije do Nordic Walking oraz też jak prawidłowo z nimi chodzić. Kije do Nordic Walking wyposażone w specjalną rękawiczkę, uchwyt, najlepiej jeżeli jest trochę skorka, ponieważ dłoń nam się nie poci. Wiadomo, tutaj mamy całą tą część główną kija. Często są z aluminium lub z indeksem karbonowym, ponieważ wtedy takie kijki są lekkie. Pamiętajmy Państwo o tym, żeby tutaj była rękawiczka, a nie uchwyt. Często w sklepach sprzedawane są kije trekkingowe zamiast kijów do Nordic Walking. A właśnie różnią się tym, że tutaj jest pasek zamiast rękawiczki. Na końcu mamy nasadkę asfaltową. Pod spodem ukryty grot, który służy nam do wędrówek po ścieżkach leśnych, a to, jak sama nazwa świadczy, do chodzenia po asfalcie, czyli nasadka asfaltowa. My tak w naszym żargonie nazywamy to bucikiem. Chciałabym Państwu pokazać, jak dobierać prawidłowo kijki do Nordic Walking. Łapiemy w sklepie sobie za uchwyt i jeżeli mamy tutaj kąt prosty, to znaczy, że kije są dopasowane do naszego wzrostu. Zapomniałam jeszcze tutaj wspomnieć przy rękawiczce i pokazać Państwu, w jaki sposób wygląda. Wsuwamy jeden palec po prostu do rękawiczki. Dlatego mówiłam, że to jest rękawiczka, a nie luźno zwisający pasek. Prawidłowo powinno wyglądać to tak, jak mamy już przymocowaną rękawiczkę do kija. Jak bierzemy ją w uchwyt, to pod takim kątem sobie luźno powinna spoczywać. No to zaczynamy, czyli mamy wyprostowaną sylwetkę, broda lekko uniesiona i patrzymy przed siebie. Kije trzymamy naprzemiennie, czyli jeżeli prawa noga, to lewy kijek w połowie rozkroku i tak się odpychamy. Pamiętajcie Państwo, że przed wyruszeniem w trasę z kijami do Nordic Walking najpierw należy zrobić krótką gimnastykę, czyli rozgrzać swoje ciało. Pamiętajcie też Państwo, żeby po zakończonych zajęciach rozciągnąć wszystkie partie mięśni. Ze swej strony chciałabym też Państwa zaprosić na bezpłatne zajęcia, które odbywają się na Stadionie Śląskim 3 razy w tygodniu, czyli w poniedziałki i środę o godzinie 17:30 oraz w czwartki o godzinie 10:30. No i do wspólnego słuchania Radia Piekary. A ja ruszam w drogę.